Witamy wszystkich serdecznie w naszym nowym projekcie z Krzysztofem. Wszystkiego dobrego w nowym roku przede wszystkim. Najlepsze życzenia tutaj wysyłamy z Dubaju do Was wszystkich. Wiele razy siedzieliśmy z Krzysztofem, rozmawialiśmy o naszych wspomnieniach, o naszych doświadczeniach i przyszło nam do głowy, że będzie fajnie może zrobić coś takiego jak podcast, w którym będziemy rozmawiać zarówno o sprawach bieżących, o tym, jak bardzo zmieniło się MMA przez te lata, o tym, jakie mamy doświadczenia, i może będziecie mieli też jakieś pytania. I pomyśleliśmy, żeby to zrobić, i dzisiaj jest nasz pierwszy raz, także prosimy o wybaczenie, jak będą jakieś małe wtopy, ale dopiero zaczynamy. I będzie po polsku. A właśnie, i najważniejsze jest to, że będzie po polsku, co dla Krzysztofa jest dużym wyzwaniem. Będzie dobrze, będzie dobrze. Tak jest. A pomyślałem, że w związku z tym, że nie widzieliśmy się tyle czasu z Krzysztofem tak naprawdę w Polsce, fajnie będzie opowiedzieć trochę o tym, co się wydarzyło po tym, jak przyjeżdżał do Polski na KSW, po tym, jak byliśmy razem na obozie, po tym, tak jak naprawdę mało ludzi o tym wie, była szansa na to, że dostałeś propozycję, żeby zawalczyć swoją pożegnalną walkę w Polsce na KSW. Ja byłem nawet świadkiem tego spotkania, gdzie pojechaliście na obozie w Giżycku porozmawiać o tym z Martinem. No i niestety tak się stało, że nie mogłeś już tego zrobić, i jakbyś mógł trochę więcej opowiedzieć, Krzysztof, co tak naprawdę się działo później, bo jakby przez te wszystkie lata dziś jesteśmy tutaj. Dziś jesteś szefem, dyrektorem MMA na cały Bliski Wschód i odpowiadasz za rozwój, który bardzo dynamicznie się w tej chwili tutaj w rejonie Zatoki odbywa. I pomyślałem, że może coś więcej mógłbyś opowiedzieć, jak to się wszystko wydarzyło, bo to jest parę ładnych lat, gdzie tak naprawdę w Polsce bywałeś, ale bywałeś prywatnie. Natomiast ludzie, którzy są fanami MMA, tak na dobrą sprawę stracili Cię z oczu, tym bardziej, że gdzieś tam w tych social mediach też specjalnie nie funkcjonowałeś za bardzo i nie mieliśmy szans, żeby się dowiedzieć. Ja wiem, ale może byłoby fajnie, żeby ludzie coś więcej dowiedzieli się o tym, jak to wszystko się działo przez te parę lat. Dobrze, no to ostatnia walka w UFC była w 2011 roku, w grudniu, a Igor Pokrajac mnie znokautował wtedy. I wziąłem te 6 miesięcy sobie z walek po tej walce, bo był naprawdę niedobry knockout. Dostałem w głowę 6 razy, jak już był koniec mnie. I czułem się w czasie tego 6 miesięcy, takie różne rzeczy zaczęły się robić, że na przykład pamięć zapominałem troszeczkę, poszedłem do sklepu i nagle patrzę, nie mam kluczy do samochodu w kieszeniach, nie? I szukam tych kluczy po całym sklepie, a wychodzę na podwórko, auto jest włączone, drzwi są otwarte i klucz jest w tym, no, w stacyjce, nie? No, albo idę sobie położyć sobie jedzenie na kuchnię, nie? Włączyłem sobie, a nagle mi się sikać chce. No, idziemy do łazienki, widzę się wysikać, nagle, mi się spać się trochę chce. Idę na górę, idę spać, a nagle tutaj pożar mam w domu, nie? Takie rzeczy się zaczynały stać i troszeczkę mi to się, w mojej rodzinie wtedy, żeśmy się troszeczkę zmartwili na to i musieliśmy uważać, co się będzie chciało, nie? Poprosiłem, zadzwoniłem do Dana White, do UFC, że poprosić chciałem jeszcze jedną walkę. Miałem 9 walk w UFC i chciałem dojść do tego 10. Nie? Marzenie najpierw było, że chcę pierwszą i jedną. Nie? Nagle się zdobyło, okej, była się pierwsza, chcę teraz walczyć w tej pierwszej 10, nie? Coś takiego. Ale jeszcze tylko Ci się wtrącę, zobacz, jaki jest świat. Pierwsza moja walka z Jankiem przeciwko Pokrajaczowi była. Tak, je. Dziszek, to wszystko się kręci. Ja miałem z nim walczyć wcześniej. Ja miałem z nim walczyć w Vancouverze. Ja teraz w ogóle czytałem w jakimś polskim portalu, że być może on zawalczy teraz jeszcze w Polsce dla federacji jakiejś. Także. Natomiast wtedy, jak walczyliśmy właśnie przeciwko Niemów, to zobacz, tak to się wszystko kręci. Nie, wszystko. To jest mały świat, nie? To jest bardzo mały świat. No, ale wracając do Twojej sytuacji wtedy. No to zadzwoniłem jeszcze do Joe Silva, bo chciałem tą ostatnią 10. walkę. Chciałem dać 10 numer, ładny, bardzo ładny numer. Chciałem skończyć też karierę. Nie, żeby przegrać, chciałem, żeby wygrać, nie? Odejść starczą. Tak, trzeba. Tak się zawsze się czuję, nie? I powiedzieli mi, że będzie walka w roku 2012 z powrotem w Australii. miałem walczyć z Brazylijczykiem, który był dobry w jiu-jitsu, nie pamiętam dokładnie jego imię. Zacząłem wracać na ten mój trening. 6 miesięcy później, po tej ostatniej walce, zacząłem wracać na trening powolutku. Nagle zacząłem trenować z tymi małymi, nie? 70 kg, 65 kg, tak powolutku, żeby się ruszali troszeczkę. Żeby wrócić. Nie, ja się do ciebie dotknę, tak tego. Ale mnie dotknął raz w szczękę. Jednym ciosem w szczękę tak mnie dotknął. I naprawdę ci mogę powiedzieć, że mój mózg powiedział mi, no już jest koniec. Już to był ten moment, tak? Ten moment taki, że już naprawdę mózg mi powiedział, bo ja zawsze lubiłem dostać w twarz, nie? Nie miałem żadnych problemów, to było dla mnie fajne, nie? No tak, ty zawsze mocno w wymianę wchodziłeś, walczyłeś, to było zawsze twardo. Zawsze musiałem dostać pierwszy, nie? Zawsze tak się musiałem... Żeby się obudzić. Żeby się obudzić, nie? Ale on mnie dotknął tam raz i to bardzo lekko i naprawdę mózg powiedział, że nie jest czas. Zadzwoniłem tego do Dana White UFC, powiedziałem im, że coś się niedobre dzieje. Wysłali mnie do Las Vegas. Zrobiłem wszystkie badania na głowę, na wszystko, te wszystkie CT skany, to wszystko. I wyszło na to, że wszystko wyglądało dobrze, ale niektóre testy, że już lepiej bezpiecznie będzie skończyć. Tak. Z tego skończyć, nie? Ale wiesz, ja jestem... Tak, wiem. Yeah. No, tak samo jak ty. I wtedy, jakieś roku później, w 2013 chyba było KSW Camp? Tak. Zadzwonił do mnie Martin i że tak byłem... się poznaliśmy tak naprawdę. Poznaliśmy się i powiedział, że prowadzi kamp KSW. Chciałem, żeby przyniósł mnie tam, że ty będziesz też tam. Tam było kilku świetnych trenerów. Tak. Przewinęła się czołówka tam naprawdę. Była świetna, to naprawdę dużo chłopaków pokazało się. Super. 50, 60. Tak, dużo osób było. Bardzo fajna grupa, zaangażowani ludzie też. Była, żeśmy się poznali dobrze, pamiętam twojego syna jeszcze. Tak. I żeśmy się bawili i zacząłem rozmawiać z Martinowi, żebym chciał możliwość, że może będzie szansa, żebyś skończył karierę w KSW. Tak, w KSW i w Polsce, nie? No byłoby super, tak. Pamiętam, jak się patrzył w Niemczech i że wyszedł na piosenkę Mniej niż zero. Nie? I tam słyszę, Polacy śpiewają, bawimy się, nie? Mamy wideotape, wszystkiego. To było tak fajnie i naprawdę chciałbym tą chociaż jeszcze tą walkę mieć. Zrobić, tak. Tam, gdzie żebym się urodził, to by było coś niesamowitego, zdecydowanie. Ale tak, to nawet w tych latach już to głowa nawet nie myślałem tak dobrze, tylko bardzo miałem złe kolana. Miałem 9 operacji na kolanach. Przed tym czasem miałem 8 operacji na kolanach. Te łękotki już nie miałem żadnych, w obydwu kolanach nie mam łękotek. Takich rzeczy nie mam, no to bardzo miło mi się ruszać z boku, w bokach, nie? Prosto do tyłu rotacyjnie było dobrze, ale żeby rotacyjnie było, to nie mogłem tego zrobić. I chciałem naprawdę walczyć, zacząłem troszeczkę trenować z powrotem, ale tak kolana mi bały. Bo tam było tak, że dostałeś propozycję od Martina, tak? Tak, propozycję od Martina, żebyśmy zakończyli jeszcze inną walkę, w Polsce, nie? I wróciłem z powrotem do USA, tam gdzie z powrotem wracał do pracy i trenowałem powolutku, chciałem sobie coś tam zrobić, ale naprawdę kolana mi tak załamało, że musiałem mieć tam moją wielką operację na kolanach i jak mi włożyli ten metal do kolana, już wiedziałem, że już będzie koniec kariery. Tak, to zresztą teraz jakoś niedawno Bisping miał całą... Wszyscy mają. No tak. Wszyscy. Trzeba zapłacić rachunek, nie? Wszyscy płacimy rachunek teraz, ale wiesz co? Nie zamieniłbyś się, co? Nigdy by się nie zamienił. To było coś niemożliwego. Nigdy nie wiedziałem w życiu, że będę na przykład coś takiego robił, że będę miał szansę dojść do takiego poziomu, nigdy w życiu, w każdym życiu, że to się stało i to za to ciężko pracowałem, na to naprawdę to jest chyba coś niemożliwego, jakby to zrobił 20 razy. Naprawdę. No, i też między innymi dlatego, dla tej ciężkiej pracy w sumie jesteś dziś tutaj. Jakbyś mógł też coś więcej powiedzieć właśnie o tym, co tu wszystko się stało, bo myśmy się nagle złapali 2 lata temu, czy 2,5 roku temu i nagle ja patrzę, ty jesteś tutaj. Napisałem do menadżera tutaj, nawet nie wiedziałem, że jesteś i on i byśmy się złapali i się okazało, że tutaj jesteś i rozwijasz wszystko tutaj dla UFC Gymu, bo najpierw pracowałeś przez kilka lat dla UFC Gym w Stanach. Tak. Tam właściwie przeszedłeś przez całą firmę. Troszeczkę zeszło, na przykład skończyłem walkę, ale jeszcze nie miałem mojej zielonej karty, żeby pracować w Ameryce. Byłem sponsorowany przez Team Quest, Dana Hendersona, Gym, nie? Ale jeszcze nie miałem green card. Musiałem musiałem znaleźć dobrego lawyera, a UFC Gym zaczął pukać na moje drzwi, że Krzysztof, słyszałem, że my już nie będziesz walczył, my szukamy chłopaków z UFC, którzy nam pomogą rozwinąć, nie? Bo naprawdę tam nie było, tylko Rob McCola był tylko jeden chłopak, który był taki high level, że on tam pracował, nie? Ale... Bo dzisiaj to właściwie standard, wielu zawodników tak naprawdę otwiera UFC Gymy po skończeniu, nie? Już się zaczęło, już 6 czy 7 już zawodników otwierają te gymy. No to zadzwonili do mnie, przyszłem do, właśnie wtedy w czasie mieszkałem tam blisko Mark Munoz Gym w Orange County, Kalifornii, a UFC Gym Torrance się dopiero otwierał. Przyszłem tam na ten grand opening, jak to wielkie otwarcie pierwsze było. To byłem bawiłem się z chłopakami, z trenerami, pokazałem w klatce, powiedziałem, że będę przechodził jako tego, ale zeszło rok, żeby dostać moją green card, kartę zieloną. Ten lawyer był bardzo drogi, ale naprawdę mi zrobił elegancką, jak się mówi, elegancką kasę. Zrobił mi, że mogłem dostać moją kartę zieloną, a wtedy mogłem zacząć pracować. UFC Gym wtedy pomógł mi troszeczkę, dali mi ofertę i zacząłem dla nich pracować jako normalny trener. Czyli zacząłeś tak naprawdę... $9 na godzinę i jak będziemy trenować raz na jednego, jeden na jednego, to wtedy dostaję więcej pieniędzy. Jak będę uczył na przykład klasę czy coś, to troszeczkę więcej. Ale chyba też nie było łatwe, nie? Nagle kończysz karierę, jesteś... Było bardzo trudno. Zaczynasz, właściwie byłeś prawie blisko walki o pas i nagle bam, to przełączenie się i to jest bardzo trudny moment dla zawodnika. Do normalnej roboty. Dokładnie. I to było trudno. Ale wiesz co, ja jestem takim chłopakiem, moi rodzice mnie bardzo nauczyli, że jak nie będziesz pracował ciężko, nic z tego nie będziesz miał. Tak zawsze mnie nauczyli. Ja techniki w środzie, w moim ciele myślę, że nic nie mam, ale wiem jak ciężko pracować. I wskoczyłem to dwoma nogami od razu, 15 godzin, 14 godzin, 12 godzin dziennie. Harujesz, tak jak pamiętasz? No, ja wiem jak to jest. I z tego zacząłem... Nie masz siły podnieść ręki, żeby zjeść kolację. I wiesz co, wtedy mi wysiadały moje kolana właśnie. To było najgorsze. Bo te kolana jakby wysiadały, to kolano normalne jest tak, ale ja miałem kolano, że już nie miałem łękotki po tej jednej stronie tutaj. I to się wycierało się. I to zrobiło taki duży ból w plecach, spazm taki mi dał w plecach, że naprawdę, jak mogę powiedzieć, ból to był 10 z 10. Jak powiedzieć w stopie 1 do 10, naprawdę codziennie przez 2 lata. Ja pamiętam, kiedyś opowiadałeś mi, że po treningu po prostu leżałeś na macie i nie mogłeś się ruszyć. Obojętnie jakim. Czasami normalnie płakałem i trenowałem ludzi, bo tak bardzo bolało i te kolana coraz gorsze się zrobiły i ten ból coraz był gorszy, ale dalej haratałem i nagle znalazłem w San Diego dobrego doktora, który zrobił mi dobrą operację, że wszystko włożył z powrotem tam, gdzie powinno być. W ciągu godziny, jak się obudziłem, godzinę później już ten ból w plecach przeszedł. To było coś niemożliwego. To naprawdę była największa radość mojego życia. Większa niż coś innego, bo ten ból... teraz rozumiem dokładnie, jak ludzie... mają przewlekły ból, jak cierpią. Można zwariować od tego tak naprawdę. Żebym z tego wszystkiego zawariował, przez to wszystkiego lubiłem żonę, przez to wszystkiego mnie na przykład byłem taki niedobry przez to wszystkiego i to naprawdę teraz wiem, jak to jest, jak się żyją ludzie w bólu, jak to ładnie jest, masz dobre życie, jak się w bólu nie żyjesz. Naprawdę. To niewiele trzeba, nie? Żeby być szczęśliwy. Naprawdę. To było bardzo złe. To były 2 lata najgorszego mojego życia. Ja też doceniłem to, jak wiesz, wyszedłem, pamiętam, z onkologii dostałem takie miałem po leczeniu, zostałem wezwany i takie miałem badania ostateczne jakby, już po chemioterapii i pamiętam, to był taki wiosenny dzień, jeszcze było chłodno, ale już było takie ciepłe słońce, tak jak wiosna w Polsce, taki przyjemny czas, już jest chłodno, ale to słonko już daje takie ciepło. Właśnie pamiętam, że lekarz mi powiedział, no wygląda na to, że jest wszystko ok. i to taki ciężar, gdzie z tyłu głowy ci to wszystko siedzi, nagle wiesz, puszcza, nie? I sobie pomyślałem, stary, od tego dnia już nie narzekasz, nie narzekasz nic. Powiedz mi, jak to kimo, co to robi ci, co się dzieje? To, ja pamiętam, oni mi powiedzieli, dostaniesz 2 albo 3 chemie, taka siostra naszej znajomej, ona też była bardzo poważnie chora, ona przeszła 20 chyba chemii. Ja mówię do tego lekarza, 3 chemie, wie pan, znajoma miała 20, i on do mnie mówi, mówi, to nie jest tak, że każda chemia jest tak samo i mówi, poczujesz to, nie? To pierwsza chemia jeszcze było ok, ale już mi zbiło białe krwinki, już było tak nieciekawie, ale druga chemia już było tak naprawdę ciężko, nie? To już... Ja miałem także. Nie masz energii wcale, nic. Wiesz co, jest tak, że no nie masz, a jeszcze ja myślałem sobie, dobra, to ja będę czytał książki, tam obejrzę, mam dużo książek zaległych, obejrzę jakieś filmy i przeczytałem o takim sformułowaniu chemiomyślenie, że nie możesz się skupić, jak jesteś na chemii. No, po prostu nie możesz skupić myśli. Nie mówię, jak możesz nie skupić się, to... Ale faktycznie było tak, że ja po prostu otwierałem książkę i nie byłem w stanie jej czytać. Włączyłem telewizję, bo nie wiedziałem, o co tam chodzi. I naprawdę chciałem to obejrzeć, ale nie było szans. Fizycznie to takie dno osiągnąłem w trakcie drugiej chemii. Miałem załamanie takie zdrowotne, spadły mi wyniki krwi bardzo. Nawet był taki moment, że chcieli zatrzymać tą chemię. Ale jakoś ten organizm to wytrzymał, natomiast no, było tak, że naprawdę ciągałem się do kibla i miałem tak, że dostawałem chemię 4 dni, czy 5 dni w szpitalu i potem jechałem do domu. Jak miałem dobre wyniki, to zostawałem w domu, tam przy drugiej mnie zabrali do szpitala i potem najechałem na tak zwaną dolewkę, czyli tam po tygodniu dolewali mi tej chemii. Nie? To w sumie było taki fatalny widok, bo stałeś w kolejce, najpierw do lekarza, robili ci badanie krwi, patrzyli, jak się czujesz, twój organizm, czy jest ok, żeby przyjąć chemię, a potem stawałeś w drugiej kolejce na tak zwaną dzienną chemię, gdzie stali ludzie, żeby tą chemię dostać. I to był taki widok, wiesz, ciężki, nie? Stali ludzie, którzy wyglądali normalnie, tak zdrowo, było mnóstwo ludzi, którzy już też tak jak ja wtedy straciłem włosy, brwi, byłem spuchnięty, bo tam dają ci takie leki sterydowe, jeszcze cały komplet tych leków. I ja wyglądałem jak taki, wiesz, jak reklama opon samochodowych, ale byli też ludzie, którzy widać było, że tej chemii już nie dokończą, nie? Że to już jest... Pamiętam, miałem taki moment, że właśnie siedziałem w takiej kolejce i siedział koło mnie facet. Widać było, że już naprawdę to nie będzie już długo, nie? I to jest taki moment, że wszyscy są równi tam. Nie ma znaczenia, jaki jesteś w butach, jaki masz telefon, nie? Tak. I to takie, mentalnie to było trudne, fizycznie to ta druga chemia. To było tak naprawdę, było ciężko i nawet właśnie jak byłem w domu, to... No to był taki najtrudniejszy moment. Potem trudno było też wrócić, nie, do zdrowia. Ile miałeś tam? Ja w sumie miałem 2. Dwie, tylko tam to jest tak, że i w sumie tam dostajesz 4 czy 5. I to są 3 chemiostatyki. Ja dostawałem 3 takie dość mocne leki, które są standardową procedurą przy tym nowotworze. I potem taki najtrudniejszy moment to było wrócić jakby na matę. Ja miałem to szczęście, że bardzo mi tam pomogli też ludzie ze środowiska, między innymi dietetycy. Kuba Mauric, potem Paula Gałęzowska, oni mi pomagali, jak jeść, żeby to wszystko ciało było rozwalone. Ja pamiętam, że nie miałem siły wynieść śmieci. Wiesz, to miałem niedaleko, ale raz poszedłem ze śmieciami i nie miałem siły tam wrócić. Tak. Więc to... Ale pomalutku, jakoś dzięki pomocy też wielu życzliwych ludzi udało się wrócić. Natomiast no, sama chemia to jest takie przeżycie i ciężkie fizyczne, i też mentalne. Nie? Także to... Ale to potem jest tak, że to cię... Wiesz, dostrzegasz pewne rzeczy, tak jak ty mówisz, że zrozumiałeś pewne rzeczy, ja też. To zmieniło się bardzo moje podejście do wielu rzeczy. Do życia. Tak, cieszysz się naprawdę każdym dniem, wiesz. Ja myślę, że w jakiś tam sposób chyba lepiej teraz to życie jestem w stanie docenić. Inaczej na to patrzę, ale może chyba lepiej rozumiem pewne rzeczy na pewno. Zawsze tak myślę, że jak nie miałem tych złych dni w życiu, to nie doceniasz tych dobrych dni. Nie potrafisz się cieszyć, nie? Ja myślę, że cieszę się bardziej z rzeczy, które kiedyś wydawały się dla mnie takie normalne, a dziś to jest super fajna rzecz. No ale wracając do tego, jak zacząłeś, jak to w ogóle się stało, że teraz jesteś tutaj i tak naprawdę zarządzasz całym MMA na cały Bliski Wschód? Tak, to jest 6 miesięcy po operacji nie mogłem chodzić na tej lewej nodze wcale, 6 miesięcy. Jak nareszcie pozwolili mi chodzić, zdecydowałem się, że nie chciałem, już wiedziałem, że moje ciało, być trenerem mam, może rok zostało we mnie, może 2 lata. Fizycznie. Fizycznie, to jest coś niemożliwego. Jak siedzisz tam, nie wiem, 8-9 godzin, robisz 9 lekcji i jesteś 1 na 1 cały czas i jak się mówi pads po polsku. A, tarcze. Tarcze. Jak bawisz się tarczami 8 godzin, to jest naprawdę, potem to ramienia wyszły, wiesz, ty wiesz, normalnie, nie? Wiedziałem bardzo wtedy, że tego naprawdę już zostało mi bardzo mało czasu. A musiałem się, a chciałem wejść w tą kompanię troszeczkę wyżej, żeby być może MMA manager w UFC Gym Torrance, a może później dyrektorem, bo wiedziałem, że to opportunity, że to będzie możliwość, bo ta kompania dopiero się zaczynała rozwijać, nie? Było tylko tych gymów 6, jak ja zaczął. Byłem w 5, mój był 5. I czy to był sam początek tak naprawdę? Sam UFC początek, ja dopiero 2 czy 3 lata wcześniej otworzyli pierwszy UFC w Concord, Kalifornii. A jeżeli był tam, jak otwierali 5, to teraz jest po całym świecie, tam jest, nie pamiętam, to jest chyba 300 tych gymów jest po świecie teraz, no to mnóstwo, naprawdę, tak. to jest mnóstwo. A wiedziałem, że będzie szansa na mnie w tej kompanii być dłużej i coś z tego mieć. Ale musiałem się nauczyć. Musiałem się nauczyć, jak chodzi ciało, jak się rusza, jak się trenuje ludzi, jak programów musisz układać, takie rzeczy. Ale ty też masz przeszłość, o czym mało ludzi wie, masz przeszłość kulturystyczną. Ty zaczynałeś bodybuilding, prawda? I to co stąd? To, ale musiałem się nauczyć tych słów, nie? Musiałem się rozumieć terminologię tego wszystkiego, nie? To miałem pierwsze ciężary, jak miałem 16 lat. Pierwszego klienta miałem, jak miałem 18 lat. Nie? Trenowałem kulturystykę tyle lat. To ty startowałeś jako kulturysta przecież, prawda? Tak, zacząłem jak miałem 16 lat, w gymie pierwszy raz byłem, a jak miałem 21 lat i 22 lata, to już miałem kulturystykę. 3. miejsce zdobyłem w jednej, 1. miejsce zdobyłem w drugim. To naprawdę mi to zawsze bardzo mi się podobało. A kupowałem te wszystkie magazyny, uczyłem się, jak te suplementy, uczyłem się, jak te ciężary podnosisz, uczyłem się, jak programować. Te rzeczy wiedziałem, ale tych głównych słów, nie? Że to jest to, że to jest to, naprawdę nie wiedziałem. Co mi bardzo pomogło dojść do menedżera w UFC Gym, bo wszyscy, co tam pracowali, to są wszyscy, co to robili. A co prowadzili te programy, co prowadzili 24 godziny gym, a jedną z większą firmą, 24 Hour Fitness się nazywał, bardzo wielka firma w USA, ogromna sieć, największa. I właśnie to 24 Fitness razem z UFC Gym kanał złożyli i jest ten UFC Gym, nie? A wszyscy, co pracowali, byli z tej organizacji 24 Hour Fitness. To zawsze mi mówili, Krzysiek, musi się uczyć. Nagle przeszłem przez to wszystko, dostałem te swoje dyplomy i wtedy mogłem wejść w tą pozycję, że prowadziłem powolutku te większe gymy w Kalifornii. Bo było tak, że ty przez jakiś czas prowadziłeś 3 gymy, pracowałeś w 3 gymach jednocześnie, nie? Jeździłeś prawie cały czas po... Tak, to było troszkę później. A zacząłem jako MMA manager w UFC Gym Torrance. Bardzo mi się podobało, co ja robiłem, zmieniłem dużo rzeczy, nagle uczyłem kasy bardzo dobrze. Ty jesteś twórcą tak naprawdę jednego z takich flagowych produktów w UFC Gym, to jest Fight Fit. Ty stworzyłeś dla nich tak naprawdę Fight Fit. Ja mogłem, tak. Bo ja teraz prowadzę te zajęcia, z chłopakami prowadzimy te zajęcia, ale tak naprawdę prawie nikt nie wiedział, że to ty stworzyłeś ten produkt. Jeden z chłopaków, który ja stworzyłem, to byłem ja. Bo ta klasa, jak ja przyszłem do tego gymu, to było troszeczkę inaczej. A ja powiedziałem mi, czemu tutaj nikt nie trenuje jako naprawdę prawdziwy fighter, nie? Ten, co się bije. I żeśmy zbudowali taki program, że możesz trenować jako fighter, ale nie dostajesz twarz, nie? No ale to się cieszy ogromną popularnością, naprawdę, bo to są tak naprawdę bardzo mocno obłożone zajęcia tutaj w klubach w Dubaju. Tak. I to właśnie wtedy zacząłem, naprawdę moje menedżery bardzo lubili, co robiłem. Powiedzieli mi, że chciałbym, żebym poprowadził to po całym USA. Powolutku, w tych dużych sklepach, gymach. Poznałem chłopaka, faceta, który otwierał gymy tutaj, w Dubaju. Byliśmy na konferencji w Las Vegas, poznałem go wtedy, nazywał się George i nie wiem, żeśmy naprawdę się tak złapali, że dobra czuć była, nie? Że good vibes, nie? Że czułem się o nim dobrze, on o mnie i zadzwoniłem do niego i spytałem się, czy coś szukasz, czy potrzebujesz jakiejś pomocy, i właśnie w tej chwili potrzebowali kogoś, który będzie tutaj przyjechać i po całym tym regionie prowadzić MMA, cały program, fitness i MMA. Okej, no to spróbujemy. Przyjechałem tutaj w 2017 roku na 3 miesiące, styczeń, luty, marzec, troszkę kwieciny. I spróbowaliśmy to, jak to będzie wyglądało, czy to mi się podoba. A czy będziesz się w ogóle czuł tutaj, bo to jest trochę jednak inny świat. Ale też czy ludzie będą mi, przyznają mnie. Czy cię zaakceptują tutaj? Akceptują, to jest to słowo. Akceptują mnie tutaj, bo przychodzę z Ameryki, nie? Tam wszyscy tutaj byli z Anglii, czy z Filipin, wszyscy pracują tutaj, nie? No to nie wiadomo, czy jak to będzie, nie? Ale bardzo mi się podobało. Wszystkim mi się podobało, co ja robiłem, i żeśmy się zdecydowali, że coś takiego bym chciał zrobić. W sensie, że chciałbyś tutaj zacząć pracować na dłużej? Tak. Wróciłem z powrotem do Los Angeles, a wtedy załatwiłem sobie, że będę że muszę wszystko to zamykać w USA, co będę mógł robić, ale musiałem robotę mieć dalej. A prowadziłem powolutku 3 malutkie sklepy UFC Gym. Gymy. Sklepy Gymy, przepraszam. I jeździłem tak po 3 miejscach w Los Angeles. 50 km tutaj, 60 km tutaj, i to naprawdę było bardzo trudno. Dopiero jeszcze uczyłem się tego, jak się być menedżerem, nie? I naprawdę miałem ciężko z tym, bo cały czas jeździć, to wszystko już miałem, zmęczony byłem. I jak najszybciej próbowałem wszystkie rzeczy skończyć w USA, żebym tutaj przyjechać. Stało się tak, że zrobiłem, skończyłem, zamknąłem wszystko, co miałem zamknąć, spakowałem życie w 4 pudełka i 31 grudnia w 2017 roku przyjechałem do Dubaju i jestem teraz już ponad 2 lata tutaj, tak siedzę. No tak, ale zaczęło się tak naprawdę od jednego klubu. I teraz właściwie jeździsz non-stop, jesteś w Egipcie, w Pakistanie, teraz w Arabii Saudyjskiej, a w Kuwejcie, Bahrein, w Bahrajnie, będziemy Lebanon, Katar. Te gymy się otwierają naprawdę dużo. No tak, to jest bardzo prężne. Wiesz co, najbardziej co ja lubię w życiu, to lubię jeździć po świecie i naprawdę ja mam taką otwartą głowę, że obojętnie czy jaką religię, czy jakie jedzenie, czy jakie ludzie, to naprawdę mi nic nie przeszkadza. I naprawdę lubię jeździć po świecie i zobaczyć, jak inne ludzie żyją, jak to życie im idzie, obojętnie jak ja. Bardzo mi się to podoba. I naprawdę to bardzo się z tego, co ja mam teraz, bardzo się z tego cieszę. A powiedz, bo ja na przykład, dla mnie to było takie trochę zderzenie kulturowe. Ja też mam otwartą głowę. Byłem tutaj kilka razy wcześniej, no ale to było na wakacjach albo na jakichś tam biznesowych spotkaniach. Natomiast przyjechać, mieszkać tu, żyć i pracować, to jest coś zupełnie innego. Miałeś taki problem, że się zderzyłeś z inną mentalnością? Czy to, mówię o treningu, o jakby poświęceniu ludzi do treningu, o ich sposobie postrzegania, trenowania. Jak mówimy treningu, no to nigdy jeszcze, już tutaj jestem 2 lata, nigdy naprawdę jeszcze nie widziałem kogoś, który trenuje bardzo ciężko. Może pół godzinki, może 15 minut, ale żeby naprawdę trenować jako ktoś, kto chce wejść w ten sport troszeczkę wyżej, jeszcze jest trudno tutaj ludziom coś takiego trenować. Czyli to, że dzieją się takie rzeczy jak te ostatnie wydarzenia, podpisana umowa UFC tutaj z Abu Dhabi, ten ostatni event z Habibem i tak dalej, to jakby otwierają się drzwi, ale to jeszcze nie ma, tak naprawdę nie ma tego środowiska, tak? Nie ma za dużo trenerów, tak? I nie masz tych, żeby trenować. Bazę taką bazę. Potrzebujesz 5, 6, 10, 15, 20, którzy dzień w dzień trenują razem, a tych 3 ważą tyle, potrzebujesz ich dużo. To się musi rozwijać, tak znowu. Ale muszę ci powiedzieć, wczoraj widziałem, będzie chyba 2 Polaków walczyło na UAE Warriors. Bardzo ładnie. Nie na tej najnowszej, na tej teraz nadchodzącej, ale chyba trochę później, ale będą chłopaki z Polski przyjeżdżali walczyć. Bardzo ładnie. UAE Warriors to jest tylko jedna organizacja tutaj. W Dubaju żadnego nie ma, to musisz jechać do Abu Dhabi, żeby tam walczyć, takie rzeczy. To ten sport jeszcze nie jest otwarty tutaj.